Cześć, przed świętami szukamy odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Jezus. I dzisiejsza odpowiedź brzmi: Jezus jest w liczbie mnogiej. Liczba pojedyncza jest słaba, liczba mnoga jest dużo lepsza, bo w niej można spotkać Pana Jezusa. Gdzie jest Jezus? W kolejnych odcinkach przed świętami się zastanawiamy, gdzie można spotkać Pana Jezusa. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie rozważyli fragment Ewangelii Mateusza, to jest 18 rozdział, 20 wiersz, gdzie Pan Jezus mówi: gdzie dwaj albo trzej spotykają się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Więc jest w tym tekście obietnica obecności Pana Boga tam, gdzie dwóch lub trzech, nie jeden, ale dwóch lub trzech spotyka się ze względu na Niego. I żeby to wyjaśnić, to najpierw chcę powiedzieć o dwóch takich zupełnie skrajnych ujęciach chrześcijaństwa. Z jednej strony to byłby jakiś taki ekstremalny kolektywizm, czyli myślenie o chrześcijaństwie jako o sprawie przynależności. Ponieważ przynależę do grupy, jestem częścią grupy ludzi, którzy określają się jako chrześcijanie, to też jestem chrześcijaninem. W tym skrajnym kolektywizmie nie ma w ogóle miejsca na jakieś indywidualne doświadczenie Pana Boga, na jakieś indywidualne przeżycie z Panem Bogiem. I to jest bardzo błędne i złe wyobrażenie. Bo jednak nasze grzechy Jezus wierzy, że przebacza nam indywidualnie, w odpowiedzi na naszą indywidualną pokutę, na naszą indywidualną modlitwę, na naszą indywidualną decyzję. Nie ma takiej sytuacji, wyobraźcie sobie, że nie wiem, Pan Bóg ma jakiś taki wielki worek, do którego zbierane są wszystkie grzechy naszej rodziny, wszystkie grzechy włodarczyków, i staję przed Bogiem i mówię: Boże, chciałbym Ciebie przeprosić za to, a Pan Bóg patrzy i mówi: nie, w tym worku tego nie ma. No jak to nie ma? A tydzień temu tu była Iza i przeprosiła za wszystkie grzechy całej rodziny i ta sprawa jest już załatwiona. Więc przynależę do rodziny, więc moje grzechy też się wyczyściły. Chrześcijaństwo to nie jest sprawa tylko i wyłącznie przynależności. Chrześcijaństwo w jakiejś mierze jest przynależnością, natomiast nie można zredukować chrześcijaństwa tylko i wyłącznie do przynależności. I ten skrajny kolektywizm jest słaby, nie działa, dlatego że Biblia mówi: jeśli ty ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, jeśli w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, wtedy będziesz zbawiony. I to jest zostawione decyzji każdego z nas jednocześnie. Patrząc na swoje dzieci, one przynależą do naszej rodziny. Razem z moją żoną staramy się mówić im o Jezusie i dać przykład tego, że życie z Bogiem fajnie działa i ma sens, ale to, że ja jestem dzieckiem Pana Boga, to, że Iza jest dzieckiem Pana Boga, nie jest gwarancją dla naszych dzieci, że wtedy, no nie wiem, dzieci to są wnuki, że one są wnukami Pana Boga. Prowadzimy nasze dzieci do indywidualnej decyzji, żeby one zaufały Jezusowi w swoim życiu, w swoich wyborach, w swoich decyzjach, żeby po prostu zaufały i związały swoje życie z Jezusem. Więc w tym sensie skrajny kolektywizm jest po prostu słaby. Z drugiej strony, zanim jeszcze zastanowimy się, co mówi ten werset, z drugiej strony przeciwnością skrajnego kolektywizmu będzie skrajny indywidualizm. I ja rozumiem, skąd to się bierze. Jeśli dla kogoś doświadczenie chrześcijaństwa było tylko takim wspólnotowym doświadczeniem przynależności i nagle odkrywa: wow! Spotkałem się z Jezusem, doświadczyłem indywidualnie takiego osobistego, mocnego spotkania z moim Bogiem, to jest to zrozumiałe, że taka osoba może wpaść w pokusę skrajnego indywidualizmu, czyli pomyśleć sobie: mam Jezusa i już nic więcej nie potrzebuję. Nie potrzebuję innych ludzi, nie potrzebuję relacji z innymi chrześcijanami, bo spotkałem Jezusa i mam wszystko. I właśnie ten dzisiejszy werset tak naprawdę rozprawia się z takim skrajnym indywidualizmem, czyli rozprawia się z tą postawą: ja i mój Jezus to jest wszystko, czego potrzebuję, bo Pan Jezus mówi: jestem obecny tam, gdzie dwaj albo trzej spotykają się w moje imię. Czyli kiedy właśnie spotykam się z drugim chrześcijaninem, z człowiekiem, który dzieli moją pasję do Jezusa, moje życie z Nim, pojawia się Jego obecność w sposób szczególny. Z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia z jakiego, Pan Jezus mówi: dwaj albo trzej, albo nie, gdy Ty uklękniesz przy swoim łóżeczku, tam ja jestem blisko Ciebie.
Więc zakładam, że w tym doświadczeniu wspólnoty obecność i spotkanie z Jezusem nabiera innego, szczególnego, wyjątkowego wymiaru i warto to mieć na względzie. Nieadekwatność tego takiego skrajnego indywidualizmu widać chociażby w pierwszych słowach modlitwy Ojcze Nasz. Kiedy klękasz przy swoim łóżeczku wieczorem i jesteś zupełnie sam w pokoju, dlatego że Pan Jezus tak nas nauczył, nie mówisz Ojcze mój, ale mówisz Ojcze Nasz. Nikogo obok nie ma, jesteś sam ze swoim Bogiem, a jednak w tej modlitwie zwracasz się do Boga Ojcze Nasz i stawiasz siebie jako część tej wspólnoty wszystkich ludzi, którzy nazywają Boga swoim Ojcem. Więc w tym wyznaniu Ojcze Nasz wyznaje, że są jeszcze jakieś inne dzieci, że to jest nasz wspólny Ojciec. Pan Jezus nigdy nas nie uczył modlitwy Ojcze mój. Pan Jezus był jedyny, dlatego że Jego relacja z Ojcem była inna, który się zwracał do Boga Ojcze mój, a każdego chrześcijanina uczył zwracać się do Boga Ojcze Nasz i w tym jest też zakorzenione doświadczenie i wyjątkowość wspólnoty, którą jako Kościół wszyscy dla siebie nawzajem tworzymy i dla siebie nawzajem jesteśmy w tym darem. I jak ktoś z Was jest czujny, to może sobie pomyśleć, no tak, ale przecież jest w Starym Testamencie tak dużo tekstów, które jednak mają taką perspektywę indywidualną, jednostkową. Kilka takich tekstów przeczytam. Żadna broń ukuta przeciwko Tobie, liczba pojedyncza, nie ostoi się. Choćby padło u Twojego boku, znowu liczba pojedyncza, 1000, a u drugiego boku 10 000, Tobie się nic nie stanie. Ja Ciebie wybrałem i umiłowałem Cię, nie bój się, robaczku Jakubie, choćby pagórki się zachwiały, moja łaska Ciebie nie opuści. Takich tekstów w Biblii jest bardzo dużo i możesz sobie pomyśleć, no tak, te teksty mają perspektywę indywidualną. Nie mają. Te teksty nie mają perspektywy indywidualnej, bo mimo, że pada liczba pojedyncza, to adresat jest kolektywny. Tam zawsze, kiedy Bóg mówi, Ciebie wybrałem, choćby padło u Twojego boku 1000, moja łaska Ciebie nie opuści, to są teksty adresowane do Bożego ludu. Do Bożego ludu, czyli do Izraela w tamtym czasie, do Bożego ludu teraz, całego ludu. Więc mimo, że gramatycznie tam jest liczba pojedyncza, to adresat jest kolektywny i oznacza zawsze wspólnotę, do której Pan Bóg w ten sposób się zwraca. Więc nawet jeżeli sobie wieszasz jako osobiste wersety, słowa, które poruszyły Twoje serce, którymi Bóg do Ciebie przemówił, wieszasz sobie te teksty, nie wiem, nad biurkiem, na ścianie, gdzieś w domu, to wiedz, że one zawsze przypominają Tobie też te teksty. Ciebie wybrałem, Ciebie nie opuszczę, nie musisz się bać. Przypominają Tobie te teksty, jesteś częścią wspólnoty, do której Bóg skierował te słowa. To, co bardzo urzeka mnie w tym wersecie i rozwala moje myślenie o doświadczeniu Boga, to, kiedy Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej spotykają się w moje imię, tam ja jestem pośród nich, że to nie musi być duża grupa. Gdzie dwaj albo trzej, tam Jezus jest obecny. Więc ta Boża obecność, taka szczególna, wyjątkowa, o której Pan Jezus mówi, że warto ją zaznaczyć, a my jako uczniowie powinniśmy o niej pamiętać, ona nie wynika z tego, że zbiera się tłum, że zbiera się, nie wiem, 100, 1000 czy 10 tysięcy ludzi w jednym miejscu, ale dwoje ludzi, którzy spotykają się ze względu na Jezusa, sprowadza obecność Jezusa na ziemię. Dwoje, troje ludzi. I teraz pomyślcie sobie, ja myślę o swoim doświadczeniu, jak idę na spotkanie małej grupy. Spotykamy się jako mała grupa, kilka osób w czyimś mieszkaniu, śmigamy wszyscy w skarpetach, rozmawiamy o pieluchach, codzienności, normalnym życiu, niezrobionych lekcjach naszych dzieci, ale kiedy zaczynamy się modlić i zapraszamy Boga, żeby pośród nas był, to mieszkanie zamienia się w najwspanialsze sanktuarium. I za każdym razem, jak spotykamy się ze względu na Jezusa, czy to jest w pracy, w domu, w autobusie, w przedziale kolejowym, w którym chcemy razem się modlić, gdzie dwaj albo trzej zebrani w moje imię, tam ja jestem pośród nich, tam doświadczenie Boga staje się realne, namacalne, obecne i to nie jest zastrzeżone do specjalnych, świętych momentów, do wyjątkowych chrześcijańskich nabożeństw, do obiektów sakralnych, ale wszędzie tam, gdzie z drugim człowiekiem spotykasz się ze względu na Jezusa, Jego obecność wstępuje na ziemię i jest unikalna i wyjątkowa. I teraz chcę się zwrócić do tych wszystkich, którzy jeszcze tak są, nie wiem,
pod wrażeniem mocy wyjątkowości indywidualnego spotkania z Bogiem i wpadli w tę pokusę skrajnego indywidualizmu i myślisz sobie, nie potrzebuję wspólnoty, nie potrzebuję kontaktu z innymi, mam Jezusa i to wystarczy. Tak, to bezcenne. Masz Jezusa i cudowne, że doświadczasz Go w swoim życiu indywidualnie, ale potrzebujesz wspólnoty. Ten 20 werset 18 rozdziału Ewangelii Mateusza przypomina tobie, że coś cię omija, że jest jakiś rodzaj obecności Jezusa właśnie w liczbie mnogiej, w spotkaniu z innymi, który cię omija. Myślisz sobie, no ja mam to spotkanie z innymi, nie wiem, w internecie. Pokaż mi gdzie. Bo ci, którzy zrezygnowali ze wspólnoty, a są obecni w internecie, z tego, co ja ich spotykam i znam, nie spotykają się w imieniu Jezusa. Mam wrażenie, że spotykają się na krytykowaniu wspólnoty i krytykowaniu tych, którzy ze błogosławieństwa wspólnoty czerpią, ale może coś przeoczyłem, więc jeśli są takie miejsca, to koniecznie mi je pokaż, bo ja ich jeszcze nie spotkałem. Wierzę, że błogosławieństwo wspólnoty jest naprawdę darem i przywilejem, z którego grzech po prostu nie skorzystać.